Dziś mam trochę troszeczkę takiego relaksu. Kamera z góry. No będziemy toczyć razem no, taką podkładkę z kołnierzem. Zależało mi, żeby tutaj nie było za dużego gradu. Tam minimalny to może być. No ale jak toczyłem wzdłuż, no to taki brzydki grat powstał. No i jak to ja kolejny raz coś sobie udziwniłem. Zrobiłem sobie o taki nożyk tutaj po świecę. Nie zasłania jeszcze? Nie. Troszeczkę weszło w kamerę. Taki nożyk. To jest ze zwykłej takiej stalki 5×8. Gdzieś mam takie stalki tutaj. To jest zwykła taka stalka. Przecinam te stalki na pół. No bo długie takie to przeszkadzają w nożu. Nie można nieraz czwartego noża założyć. No i zrobiłem tylko tutaj o tak jakby powiedzieć pod kątem. Tu odpowiednio wybrane. Te stalki to praktycznie są tak zrobione. No dlatego tak, bo będę toczył od uchwytu w kierunku konika. No i nóż jest naostrzony. Otworek jest Fi6, to jest podkładka, taka tulejka. I najpierw, no oczywiście swoim nożem też, tym z płytką CCMT060204, z takim małym promykiem. Najpierw będę toczył na Fi24, a później będę podtaczał na Fi10 na głębokość 4 mm. No i później przecinał przecinakiem. No i teraz już będzie film. Już nic nie będę mówił, także zapraszam do oglądania. A w razie czego, jak będziecie mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzach.
miałem zrobić 20 sztuk. Już teraz nie gradowałem w trakcie toczenia, po to silnik, jak to się mówi, na pusto ma chodzić. Teraz wszystkie tutaj sobie razem pogradujemy. O, to co można zrobić później, zrób później. A silnik to jest 3 kW. Światło to zawsze mniej. O. No i zobaczcie, wspólne nasze dzieło. Podkładki. Mówię, toczyłem dlatego takim nożykiem, bo raz, że szybciej, nie musiałem żadnych tam wymiarów. Mam skalę do 1/10, także ta tolerancja przy podkładce to jest kilometr. No i później tu każda musi, o, tutaj sobie wskoczyć. No bo już wcześniej zrobiłem takie. Te zwykłe, proste, ale tych nie pokazywałem, no bo te to na pewno wiecie, a te to troszeczkę, tak mówię, trzeba pomyśleć i żeby szybko i dobrze wykonać. Także bardzo prosty nożyk, a bardzo, bardzo przydatny. Dziękuję.